Cześć, witajcie w przewodniku po włóczkach. Dzisiaj będziemy omawiać sobie włóczkę Cotton Gold tureckiej firmy Alize. Jest to mieszanka bawełny w 55% i akrylu w 45%. Na nić roboczą składają się cztery cienkie niteczki. Są ze sobą dobrze skręcone, co bardzo ułatwia pracę z włóczką, gdyż nić główna rzadko się rozwarstwia i nie gubimy tych cieniutkich nitek składowych. Motek waży 100 gram, a w każdym motku jest 330 metrów nici. Producent zaleca stosowanie szydełek o grubości od 2 do 4 mm i drutów od 3,5 do 5 mm. Jeśli chcemy uzyskać dzianinę zwartą, taką jak przy robieniu na przykład zabawek, szydełko musi być cienkie, 2 mm. Wtedy oczka są przy sobie ciasno złożone i nie wychodzi z pomiędzy nich wypełnienie. Natomiast do innych wyrobów, na przykład chust, bluzek czy narzut, szydełko i druty mogą być oczywiście grubsze. O wydajności włóczki decyduje oczywiście to, co chcemy uzyskać w efekcie końcowym. Wzory ażurowe, takie jak na przykład w tej chuście i szydełko o grubości 3,5 mm, powoduje, że uzyskana powierzchnia jest duża. Do zrobienia tej chusty wyszło mi 4,5 motka. Włóczka jest bardzo miękka, więc gotowe produkty są bardzo przyjemne w dotyku. Dzianina nie mychaci się, nie odkształca i w czasie prania nie farbuje. Kolory są mocne, zdecydowane, nasycone, ale nie ma obawy o ich intensywność po praniu. Nie spierają się szybko i nasze wyroby tak łatwo nie blakną. Dzianinę, w tym też i zabawki, pierzemy w temperaturze do 30 stopni Celsjusza. Wyroby z tej włóczki raczej prać ręcznie, w razie konieczności można je wyprasować. Tą włóczkę można polecić zarówno osobom, które mają już doświadczenie w dzierkaniu, jak i tym początkującym, gdyż praca z włóczką nie przysparza żadnych problemów. A gdy już coś musimy spróć, to i ta czynność przebiega bez żadnych komplikacji. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia z tą włóczką i czy warto polecać ją innym. Autopromocja. Jeśli chcecie kupić włóczki lub produkty pasmanteryjne, zapraszamy do naszego sklepu splotek.pl. Link znajdziecie w opisie.